Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antares, a filmik, który właśnie oglądacie, jest pierwszym z cyklu Antares kontra świat. A tworzę ten cykl na potrzeby swojego bloga, który tworzę na łamach portalu gameplay.pl. No, siłą rzeczy będę też uploadował swoje filmiki na YouTube'a, ponieważ jest to platforma, którą się będę posługiwał. W swoich filmach będę pokazywał gry wideo, zarówno nowe, jak i stare, konsolowe, jak i pecetowe. Mówiąc szczerze, nie ma dla mnie znaczenia platforma, tylko liczy się dla mnie to, czy dana gra jest dobra, czy niedobra. A nawet jak jest niedobra, to może są w niej jakieś fajne różne elementy, które warto pokazać. Lub wręcz przeciwnie. No, w każdym razie pierwszy tytuł, który zamierzam wam zaprezentować, nie jest jakiś bardzo okazały. Jest to Snoopy and Peanuts i pokazuję to właściwie głównie dlatego, że jest to pierwsza gra, w którą kiedykolwiek zagrałem. Od tego się zaczęła moja miłość do elektronicznej rozrywki. No, więc zaczynajmy i pokażę wam, cóż to takiego jest. Snoopy and Peanuts jest to gra przygodowa z elementami platformowymi. Poruszamy się w dwuwymiarowym świecie. Podnosimy i używamy przedmioty. Naszym celem jest odnaleźć zaginiony kocyk jednego z bohaterów. No, nie ratujemy świata tym razem, ani też Stanów Zjednoczonych przed terrorystami też nie. Mamy dosyć przyziemny cel. Możemy sobie życzyć obiad. Proszę bardzo. Tak, poprosimy menu oczywiście. Teraz pokażę wam wpływ gier, negatywny wpływ gier na dzieci. Jako dzieciak nauczyłem się, że można zjeść ciastka przed obiadem i jeszcze uciec. On nam ten obiad przyniesie, a nas to już nie będzie. Co jeszcze warto o tej grze powiedzieć? Wyszła ona na Amigę i na PC. Tutaj pokazuję wam wersję DOS-ową, odpaloną pod DOS-boxem. W taką wersję grałem. Tutaj nie ma żadnych dźwięków poza takim właśnie, takim strasznym bipczeniem. Na Amidze dźwięki są lepsze, a w wersji na płytce nawet jest jeszcze muzyka i intro. A, i głosy. Nagrane głosy są. No ale niestety, tu jest wersja biedna, ona się chyba mieściła na jednej dyskietce, jeśli się nie mylę. A, i wpadnę do wody, się utopię. Ha. Dobra, tego nie było. Mamy żabę. Zostawimy ten słoik gdzieś po drodze. No jest to tak naprawdę taka prosta, przyjemna przygodówka dla dzieci, aczkolwiek ona nie jest zbyt prosta. Tam jest taka sekwencja platformowa, którą będę powtarzał wiele razy zapewne. Nagrywam ten filmik po raz kolejny i mówiąc szczerze, dwa poprzednie razy musiałem usunąć, nawet nie dlatego, że dźwięk był do bani, bo był do bani, ale dlatego, że tragicznie mi szło w tamtym fragmencie i teraz już wiem, że to wideo będę musiał edytować. Nie ma takiej opcji, żeby tutaj bez cheatowania wam pokazać po kolei, jak przechodzę grę, ponieważ no, jest za trudna. Przyznam szczerze, Snoopy mnie pokonał. No dobra, idziemy sobie w lewą stronę. Co jeszcze warto tej grze powiedzieć? Wyszła w 1989 roku, 2 lata po moim urodzeniu, a grałem w nią chyba w okolicy 91, czyli 4 lata wtedy miałem. Już byłem na etapie oglądania obrazków w czasopismach branżowych, więc tam jakaś chyba mapa w ogóle była w top sekrecie, albo to mój ojciec mi czytał. No, w każdym razie wiedziałem, co w tej grze należy robić. Ja ją potrafiłem przejść całą od początku do końca i przechodziłem ją naprawdę wielokrotnie. Dlatego po latach jestem w stanie pamiętać, co tu należy zrobić. Strasznie to się wleczy, ja wiem, to tragicznie po prostu się prezentuje. Upuścić jakiś przerywnik, nie wiem, Katy Perry wam pokazać, cokolwiek. No niestety. Może coś o sobie opowiem. O, moje teksty poza gameplayem można znaleźć jeszcze w tym momencie na portalu Miasto Gier i w magazynie Hero. Wcześniej można było przeczytać mnie również w e-zinie Consoleo, znaczy się elektronicznym takim zinie, i na portalu Consoleo. Jeszcze pojawiały się moje teksty na PSP Team, stamtąd możecie mnie kojarzyć. I coś jeszcze pominąłem? Chyba nie, już chyba wszystko. A, i jeszcze oczywiście blogasek videogamer.pl.
świętej pamięci, bo bardzo fajny ten blog był, ale chwilowo jest zawieszany. Dobra, tu możemy już skakać. Ach, te wspaniałe efekty dźwiękowe. Ale przyznajcie szczerze, że grafika nawet teraz się prezentuje całkiem zjadliwie. Nie jest to jakiś potworny koszmar. No, niektóre gry teraz wyglądają gorzej. Trzyma klimat komiksu. Komiks ze Snoopym, nazywający się Fistaszki, był wydawany w Polsce w czasach mrocznego PRL-u. Był wtedy spiracony totalnie. Jakieś tam dochodziło do cięć i zmian w tym komiksie, które powody tych zmian są znane tylko i wyłącznie pewnie polskiej ówczesnej cenzurze, dlaczego tak było, tak a nie inaczej. Aczkolwiek ja jestem za młody, żeby to pamiętać. Ja to wszystko wiem, o tym komiksie sobie wyczytałem w internecie. A w grę no grałem, ponieważ no, Snoopy jest takim bohaterem, który się dzieciakowi mógł spodobać, no to z przyjemnością w nią grałem. No, w swoich czasach to ona spełniała zupełnie... O! No, no właśnie, to jest w ogóle fragment tragiczny, mówiąc szczerze. I teraz patrzcie na to. Podejrzewam, że się zaraz utopię. Jeśli to przejdę, to znaczy, że jestem wyskillowany. A mówię, naprawdę łatwiej jest chyba przejść... Call of Duty nawet... O! Udało się! Wow! Brawo! No tak, prawa Murphy'ego działają, bo teraz jak byłem przygotowany na to, że... To specjalnie było. Teraz musimy zdobyć procę. Proca tam leżała daleko, daleko po lewej stronie. Trzeba tam doskoczyć. Wiem, że to jest straszne, nie ma żadnej muzyki, w ogóle zastanawiacie się, co to za gość, co to za w ogóle grę tragiczną pokazuje na YouTubie. Będzie lepiej, no obiecuję. Pomyślałem, że w ramach swojego cyklu będę po kolei wam pokazywał różne wartościowe tytuły chronologicznie, w które grałem. No na przemian oczywiście z nowościami. Ostatnio sobie kupiłem nowego laptopa i zamierzam go wykorzystać do... Tak, wiem, nie gra się na laptopach, ale mam to gdzieś, za przeproszeniem. Nie jestem... O, taka informacja jeszcze może kogoś to zainteresuje. W swoich recenzjach i filmach, jeśli będę pokazywał gameplaye zgrywane samemu przez siebie, bo od razu mówię, jeśli będą to jakieś tytuły stricte konsolowe, z których nie będę miał możliwości zgrać na PC-cie filmu, ponieważ no, nie stać mi na razie na kartę za kilkaset złotych jakiś tuner zaawansowany do zgrywania HD z konsoli. No, chyba że jakaś super firma zaproponuje mi współpracę jako wideorecenzenta, to zapraszam. Możecie się skontaktować przez YouTube'a ze mną. YouTube'a. No to póki co filmiki z konsol będę po prostu montował z tego, co znajdę w necie, ale myślę, że liczy się właściwie nie to, co... Nie wideo tak naprawdę, tylko treść, a... Mam nadzieję, że to, co będę mówił i to, co będę pokazywał, zwłaszcza w przypadku wideo publicystyki, no, będzie się podobało. Wspaniale. No i co dalej? No, na razie spróbuję być spokojny i przeskoczyć tą sekwencję. Ona jest straszna. O, ładnie, elegancko. No nie. Dobra, teraz muszę poczekać, aż ten balonik się pojawi. Coś mi nie idzie, prawda? O, dobra. Teraz muszę zrobić to samo z tym z pompką. On się pojawi tutaj jeszcze raz. To takie podłużne, to jest pompka. I tą pompką... Znowu. Dobra. No bo ta gra jest toporna. Nie wiecie, nie widzicie moich palców, ale zasadniczo po naciśnięciu klawisza on reaguje z jakimś tam opóźnieniem, dosyć sporym. Jak się pojawi czerwony balon, to... Oj, Jezus Maria, jak ja tej gry nie lubię. No ale jeszcze mamy trochę czasu. Jest jeszcze 9 minut, więc... A, jest! No, i teraz samobójstwo popełnimy. Dobra. Musimy napompować basenik i wlać do niego wodę. Ta
Tak, ten gość jest wkurzający, brakuje mu kocyka, a szczerze mówiąc, cała opcja polega na tym, że ten kocyk się pierze tutaj w tej pralce i odkryjemy to dopiero pod sam koniec gry. Teraz wam paskudnego spoilera zapodałem. Czy będziecie chcieli oglądać moje twórczości? Nie no, nie jest tak źle. Nawet do przodu to idzie jakoś. Tym razem. Mam nadzieję, że się nagrywa. Tak, epicki jest sposób pompowania po prostu tego. Animacja jest prześwietna. Aha. Ach, to stare sterowanie. Nie, ale powiem szczerze, że ta gra coś sobie ma. Teraz jak w nią gram, to całkiem jest to zabawne. Przypominam sobie stare czasy. No. Ha, i teraz zrobimy młode niespodziankę. Uwaga. Jeszcze może się domyślić, co to będzie. A. O. Dobra. Tutaj teraz. A, ha, ha. Do słoja z powrotem. Dobra. Może zdążymy tą sflaczałą igłanę, czy cokolwiek tam było. No, w każdym razie to kółeczko trzeba zanieść pod drzewo, tam gdzie był latawiec. Potem to nadmuchamy. Jak to nadmuchamy, to będziemy mogli na to wskoczyć, wybić się i strącić ten latawiec. A latawiec trzeba dać jednemu z... Tam jest taki gość, tak... O, ten blondynek chyba, zdaje się. I on nam coś da w zamian, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. Szczerze mówiąc, w ogóle przepraszam was bardzo za to, jak brzmi głos. Ja sobie zdaję sprawę, że muszę wymienić mikrofon. No ale nie wszystko naraz, no nie wszystko od razu. Ja wcześniej sobie nagrywałem tylko podcasty co jakiś czas na tym mikrofonie, a nigdy mi nie przyszło do głowy, że coś mnie zmotywuje do tego, żeby wziąć się do roboty i zacząć nagrywać wideo. No ale zawsze jest ten pierwszy raz. Hopsa, hopsa. No, zaraz będzie... Już 13 minut minęło. Tam wytniemy jakiś nudniejszy moment. To był właśnie Snoopy and the Peanuts. Całkiem przyjemna gra, którą no teraz w sumie... Nie wiem, czym mogę powiedzieć, żebym ją polecił. No, ona jest dostępna za darmo na Abandonware, więc spokojnie możecie sobie ją obadać. No, jest to kawałek mojego dzieciństwa tak naprawdę i od tego się zaczęło w moim przypadku. Potem już było coraz lepiej. Prince of Persia, Wolfenstein 3D, a Duke Nukem, haha, mamy latawiec. Dobra, to jeszcze oddamy Blondasowi. Tam się wytnie to w sekwencji, jak się topiłem. Ach, gdzie jest blondyn? Nawiał. Hi. Dobra, nie znajdę go. No, wierzcie mi na słowo, że trzeba mu to oddać. No więc z tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Zapraszam was serdecznie do komentowania mojej tutaj radosnej twórczości. I do zobaczenia wkrótce. Nie jestem pewien, co to będzie, ale chyba będę pokazywał Prince of Persia. O! No, no to właśnie tym miłym akcentem żegnamy się. Ciach. Ha, klucz. Dobra, nie mogę się oderwać. Okej, żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Na razie.